Paulina Fidor, tak? Mhm. Dziewczyny, chyba mam. Pokaż. Paulina Fidor. Rok urodzenia 1983. To miałaby 20 lat, kiedy urodziła Żanetę. To by się zgadzało. Słuchajcie, ona chodziła do liceum z Jurkiem i Danielem. Do tej samej klasy. Znała naszych mężów? Nic z tego nie rozumiem. No co tutaj chodzi? Nie wiem, ale to nie może być przypadek. Czy Jurek o tym wiedział i ukrył to przede mną? Czy Żaneta ukryła to przed nim? Muszę się dowiedzieć, o co tutaj chodzi. To już kolejna tajemnica Jurka, którą odkryła Anna. Jej mąż i matka Żanety chodzili razem do liceum. Kobieta podejrzewa, że Jurek wiedział, kim jest Żaneta. Nie wierzy, że pojawienie się dziewczyny to przypadek. Mieliśmy się spotkać w szpitalu. Czekałem na ciebie, Żaneta czekała. Dlaczego nie przyszłaś? Znałeś mamę Żanety? Słucham. Mam powtórzyć? Nie, ale powiedz mi, o co chodzi. Paulina Fidor. Chodziłeś z nią do liceum. Jurek, czemu mi nie powiedziałeś? Dlaczego sprawdzasz Żanetę? Bo mnie okłamujesz, a ja nie wiem dlaczego. No powiedz coś. Tylko tym razem prawdę, bo już mam powyżej uszu tych twoich kłamstw. Siadaj. Paulina była moją dziewczyną w liceum. Ale zaraz po maturze nagle zniknęła bez pożegnania. A kilka tygodni później dostałem kartkę ze Szczecina, że się tam przeprowadziła z mamą i że z nami koniec. Co? Ona była wtedy w ciąży, Ania. Tylko że ja o tym nic nie wiedziałem. Przed śmiercią zdążyła jeszcze powiedzieć Żanecie, że to ja jestem jej ojcem i Żaneta mnie odnalazła. Żaneta jest twoją córką? Tak. No i jak się okazało, że Żaneta jest w ciąży, to pomyślała, że może ja będę mógł jej pomóc. No a jak się dowiedziała, jaka jest nasza sytuacja, to zaproponowała, żebyśmy adoptowali jej dziecko. Zaraz. To znaczy, że Helenka jest twoją wnuczką? Tak, wiem, jak to wygląda, ale tak. Czemu mi nie powiedziałeś? Czemu mnie okłamywałeś przez te wszystkie tygodnie? Bo się bałem, jak zareagujesz. To wolałeś mnie oszukiwać, tak? Co robisz? Nie mogę tu zostać. To dokąd pójdziesz? Do Nataszy i Daniela. Muszę to sobie wszystko poukładać. Ania, proszę cię, zostań. Zostaw mnie! Wiele rzeczy przychodziło mi do głowy, ale nie to, że mój mąż jest ojcem Żanety. Jak on mógł mi o tym nie powiedzieć? Jak on mógł mnie tak bez mrugnięcia okiem okłamywać?